Witam serdecznie ze mną, jakże zmęczony dzisiaj, Daniel Cisowski, Wiśniowski 2. Witam serdecznie. Daniel, nie o wyniku, a najpierw zacznę od ciebie, no kapitalna gra i powiem szczerze, szacun. Jak można gonić przez prawie 40 minut, wiadomo te zmiany były, od obrony do ofensywy, od obrony do ataku. I na dodatek obrońca, nominalny obrońca, zdobywa dwa gole i daje tchnienie Wiśniowskiemu. Gratulacje. Dziękuję bardzo. No, staram się jak mogę, żeby pomóc drużynie. Biegam i tyle, ile mam sił. No, dzisiaj miałem akurat, zdarzyło się tak, że miałem dużo sił, strzelałem dużo, no, piłka akurat siadała, więc cieszę się, że mogłem pomóc chociaż w małym stopniu drużynie. No, chociaż nie udało się, no bo przegraliśmy. No właśnie, brakło niewiele. Niuanse tak naprawdę zadecydowały o tym, że Wiśniowski przegrywa dzisiaj, a remis tak naprawdę też by nikt tutaj nie powiedział, że nie jest sprawiedliwy. Co się stało w tej końcówce? No brakło chyba sił troszkę. Trochę szczęścia też nam brakowało, bo stwarzaliśmy jednak sytuację w pierwszej połowie i w drugiej połowie, no trudno powiedzieć, co to zaważyło. No, byli lepsi może, tak. Brakło nam sił, a im wystarczyło na końcówkę. Ja jako obserwator tego pojedynku bym powiedział nawet, że lepsza gra niż wynik, bo dzisiaj przegrywacie, ale pokazujecie fenomenalną grę. To napawa optymizmem do kolejnych meczów. No niestety wynik jest jaki jest. Może być słaba gra, ale żeby 3 punkty były, a dzisiaj niestety 3 punktów nie ma. Trudno, walczymy dalej. Staramy się, żeby było jak najlepiej w następnym meczu. Może się uda. Czy ta drużyna rzeczywiście, to już jest kolektyw, czy jeszcze dużo pracy przed wami? No dużo pracy przed nami jeszcze. Zgrywamy się, szukamy jeszcze chłopaków na zmianę, bo trochę się nam skład pokruszył, ale będziemy się starać i może będzie lepiej. Weszliście do tej pierwszej ligi poprzez eliminację, dostaliście szansę od razu przejścia do tej pierwszej ligi i trzeba powiedzieć, że spłacacie ten kredyt, bo naprawdę pokazujecie, że zasługujecie na to miejsce w tej pierwszej lidze. No myślę, że tak. No, przeszliśmy baraże, udało się. Jesteśmy w tej pierwszej lidze, ale mamy aspirację, żeby spotkać się z Wiśniowskim 1 w Ekstraklasie. I właśnie wyprzedziłeś moje pytanie, bo tak już mi się w głowie układało. Na przykład sytuacja, spotykacie się z Wiśniowskim, tylko pewnie nie spadkiem z Ekstraklasy Wiśniowski 1, tylko pewnie wywindowaniem wy do Ekstraklasy. No mam nadzieję, że się spotkamy kiedyś w Ekstraklasie. Wiem, że teraz będziemy grać w mecz pucharowy. Nie mogę się tego doczekać, żeby zmierzyć się z Wiśniowskim 1. Wzajemna rywalizacja? Na pewno będzie. I ostatnie pytanie, Wiśniowski 2, pozostajemy przy tej drużynie. Trzeba powiedzieć, że naprawdę macie charakter, tylko niuanse, żeby potrenować i będzie wszystko okej. No właśnie, będziemy się starać teraz nad tymi niuansami, które zadecydowały dzisiaj, że przegraliśmy. Jeszcze jak nam szczęście pomoże, to będzie dobrze. I tego życzę, dziękuję za wywiad. Dzięki wielkie.